Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w 2022 roku w programie Rentgen Nieruchomości. Widzimy się dzisiaj po dłuższej przerwie spowodowanej świętami, Nowym Rokiem, Świętem Trzech Króli. Natomiast wracamy już na właściwe tory i jak co tydzień będziemy się spotykać w programie Rentgen Nieruchomości. Początek roku to taki czas, dobry czas na podsumowanie roku ubiegłego, o zaprognozowanie tego, co może się wydarzyć w nadchodzącym, w bieżącym roku 2022. W dniu dzisiejszym moim i Państwa gościem jest Dariusz Górski, znany i lubiany, właściciel DG Corp. Witam Cię, Darku, serdecznie. Witam Cię, Michale. Skąd nadajesz, co u Ciebie słychać? Wiesz co, ja nadaję z Gdańska, więc dzisiaj widzimy się, że tak powiem, zdalnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Powiedz, o czym będziemy rozmawiać, co byś chciał się ode mnie dzisiaj dowiedzieć ciekawego i Państwo? No Darku, jesteś ekspertem, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości. Specjalizujesz się w nieruchomościach trudnych, w tematach, które na pozór mogą wydawać się nieoczywiste. I chciałbym, abyśmy dzisiaj poruszyli sobie właśnie tą tematykę. Natomiast chciałem Cię na początku standardowo zapytać, skąd Ty się wziąłeś w tych nieruchomościach? Oj kurczę, to bardzo długa historia pewnie, jak nie tylko moja. Ja w ogóle inwestuję w nieruchomości, Michale, od 12 lat. I w zasadzie, no, jak każdy z nas, w większości się nie urodziłem osobą, która jakby z góry jest jakimś takim inwestorem w nieruchomości, więc to wszystko jakby, cała historia się zaczęła od czegoś. U mnie się zaczęło od tego, że byłem na studiach prawniczych, wiesz, i jakby studia prawnicze pozwoliły mi na to, żeby otworzyć swoją kancelarię wiele lat temu i inwestowałem na początek w ogóle w nieruchomości, przez to, że poznałem wielu komorników, bo udzielałem dużo porad prawnych, dużo też bezpłatnych na początku porad prawnych i tak gdzieś ludziom pomagając poznać mi komorników. I od nieruchomości przeszłem do nieruchomości, bo kiedyś komornik mi powiedział, że jest to mega, bardzo prosto, tak samo jak przy nieruchomościach, i tego można więcej zarobić. I tak moja historia zaczęła i moje pierwsze nieruchomości, tak naprawdę moją pierwszą nieruchomością była nieruchomość właśnie zadłużona, zakupiona na licytacji komorniczej. I żeby było śmiesznie, jeszcze wtedy nie wiedziałem w ogóle, że można inwestować w nieruchomości inaczej niż w jakimś innym postępowaniu, na przykład egzekucyjnym. Dla mnie to było jakby oczywiste, żeby zarobić, to tylko można tamtą drogą iść. Dopiero jakby po czasie ta cała sytuacja spowodowała to, że nauczyłem się jakby sam na swoich jakby błędach, że można kupić nieruchomości inaczej niż tylko na licytacji komorniczej. Można ją na przykład kupić przed licytacją komorniczą. W ogóle taka ciekawostka, że to mieszkanie, które pierwsze kupiłem, w ogóle miało zadłużenie tylko kilka tysięcy złotych. Żebym wtedy miał tą wiedzę, co dzisiaj, to po pierwsze bym kupił ją szybko i jeszcze pewnie szybciej bym na tym zarobił, jeszcze pewnie więcej. Nie? To taka moja historia, bo nie chcę jej opowiadać dużo, dużo dłużej, bo jeszcze można by dodać, że w wieku 12 lat to w ogóle, czy 13, rozpisałem sobie na kartce papieru, jak zrobić, żeby być milionerem, wiesz, kupując działki i sprzedając, bo razem z mojemu bratu notabene. Darek, mamy początek nowego roku. Jak z Twojej perspektywy byś ocenił rok 2021 na rynku nieruchomości? Michale, no 2021 dla mnie akurat był takim bardzo dobrym rokiem, ponieważ bardzo zrobiłem dużo nieruchomości, nawet ponad to, co sobie, że tak powiem, wyskalowaliśmy tutaj i chcieliśmy, jakby jaki mieliśmy cel. Jakby pandemia też spowodowała, no, po 2020 roku, że te nieruchomości, okazało się, że tak naprawdę rosną w górę, a nie jest tak, jak wszyscy sądzili w 2020 roku. W 2021 roku przyniósł mocne wzrosty nieruchomości i uważam, że zaraz do roku 2022 przejdziemy. Niemniej jednak w 2021 roku osoby, które inwestowały, naprawdę mogły sporo zarobić, jakby
i poprzez flipowanie, i poprzez inwestowanie w nieruchomości, nawet taki, jako taki pasywny inwestor, ponieważ bardzo mocno, mówię, te wzrosty były w związku nawet z inflacją, która jest tak naprawdę, mamy teraz styczeń, został ogłoszony GUS rok do roku 8,6%, więc to jest już duża inflacja. A nieruchomości są na takim jakby, moim zdaniem, bezpiecznym aktywem, które ludzie cały czas wybierają. Fakt faktem, że wypłynęło z kont bankowych bodajże z tego co pamiętam 200 miliardów, nie chcę się tak pomylić, 200 miliardów złotych. Już teraz ten współczynnik tam powoli osiadł, już ludzie tak nie wypłacają, więc nie będzie na pewno tyle inwestorów w 2022 roku. Niemniej jednak cały czas te nieruchomości, jakby proces ich wytworzenia, bo ja też budowałem, jestem deweloperem, o czym wam też nie wspomniałem na samym początku, no powoduje to, że jak podsumujemy te koszty jakby rosnących cen nieruchomości, na przykład na gruntach, ceny materiałów, które cały czas rosną w związku między innymi z podnoszoną cały czas stopą minimalnego wynagrodzenia oraz materiałami, co za tym idzie, bo żeby wytworzyć materiały też jest związana z tym praca, więc jakby weźmiemy to wszystko do jednego jakby worka wsadzimy, to ta cena jakby wytworzenia nieruchomości jest cały czas wysoka i ona będzie rosła. Jeżeli będą rosły ceny na rynku pierwotnym, no to siłą rzeczy ceny na rynku wtórnym też będą szły w górę. Myślę, że podnoszenie stóp procentowych w 2022 roku na pewno wyhamuje część osób, bo dużo osób też bierze z kredytu. Tak naprawdę w 2021 roku, jeżeli wrócimy do twojego pytania, to było jednym z największych, teraz powinien skłamać, chyba od 6 lat, teraz bym musiał zobaczyć wykresy, ale jednym z największych takich rok do roku składanych wniosków o kredyt hipoteczny i to był największy rok, powiedzmy, w którym no, było zaciągnięte kredytów hipotecznych. Świadczy o tym, że dużo ludzi kupuje nieruchomości, inwestuje w nieruchomości i myślę, że 2022 rok, idąc za ciosem, nie będzie gorszy. Myślę, że te ceny się tak realnie wyhamują trochę, mam nadzieję, ale nie na tyle, żeby nie przybyły inflacji. Moim zdaniem będą rosły co najmniej tyle, co jest inflacja. Jeżeli inflacja jest około 9%, taka powiedzmy przez GUS, a realna jest w zależności, bo inflacja nie jest równa, każdy ma z nas inny koszyk tak naprawdę zakupowy, ale możemy przyjąć, że to jest około 15%, więc myślę, że nieruchomości będą cały czas rosły z tempem około 8-12% rocznie, zależy w dużych miastach. Nie? No tak, troszeczkę zapomnieliśmy, było zbyt pięknie, stopy procentowe praktycznie na poziomach zerowych na całym świecie, wszystko rosło, mam na myśli tutaj nieruchomości, różnej maści, czy to mieszkaniowe, czy komercyjne, no było wspaniale. Natomiast no już troszeczkę ludzie mają tendencję do zapominania, no ale teraz wszyscy sobie przypomną, jak to jest funkcjonować przy wysokich stopach procentowych. Najzwyczajniej w świecie część ludzi nie dostanie kredytów bankowych, a część w związku z inflacją nawet nie będzie do tego się przymierzała, żeby kupić sobie nieruchomość, będą czekali na lepsze czasy. Także przyjdzie nam wszystkim zmierzyć się z tym w roku 2022. No i tutaj no, czas pokaże, jak to wszystko będzie wyglądać. Darku, jaką byś dał dobrą radę chcącym zainwestować w nieruchomości? W obecnych czasach. A powiedz mi, to by miało być, mówić o inwestorach takich ogólnie, czy konkretnie na przykład inwestorach, którzy nie mają wiedzy? Mówimy o takich inwestorach pasywnych pod kątem, którzy chcieliby, mają trochę kapitału. Mam na myśli inwestorów, którzy mają kapitał, chcą wejść w rynek nieruchomości, natomiast no nie mają tej wiedzy, nie mają pełnego obrazu. No, ty, jak i wielu innych ludzi, macie bardzo szerokie spojrzenie na rynek, macie bardzo dużą wiedzę, zarówno ekonomiczną, jak i prawniczą i macie pewnego rodzaju no, przewagę komparatywną nad inwestorem, który ma tylko pieniądze. I co byś zasugerował takiemu inwestorowi? Poczekać, wejść w to, czy wejść w coś innego? No jakby do ciebie przyszedł inwestor teraz, mówi: Darek, masz tu 1 000 000 złotych, pomóż mi to pomnożyć, chciałbym zainwestować w nieruchomości. Tak. Okej. Znaczy,
Ja osobiście to bym wiedział, jak zainwestować, żeby zarobić na tym jak najwięcej, bo mam jakby dużą wiedzę w tym, co robię, ale jeżeli mówimy o takim inwestorze, który przychodzi i mówi, mam 1 milion złotych, to ja bym mu radził taki dochód pasywny, czyli na zasadzie takiej, bym to podzielił może. Jeżeli w ogóle nie ma, że tak powiem, żadnego pojęcia, a chciałby zainwestować w nieruchomości, to cały czas moim zdaniem nieruchomości są takim bezpieczną przystanią, z uwagi na to, że no, to co mówiłeś, będzie nam się trzeba zmierzyć na pewno z wysoką stopą przy udzielaniu kredytów tak naprawdę i na pewno będzie to duże odsianie osób, bo ludzie się przyzwyczaili z zerową stopą, ale tak naprawdę jak sobie popatrzymy, to my tak naprawdę jesteśmy kilka lat dopiero, jakby spojrzymy sobie na wykres obecnych stóp procentowych, co były wcześniej, to one nie są jeszcze takie wysokie. Moim zdaniem te stopy procentowe dojdą gdzieś nawet do 3,5 do 4%. To na pewno spowoduje, że część osób nie dostanie kredytu, to też spowoduje, że część osób, ta rata im na tyle pójdzie do góry, że może spowodować no, niektóre zachwianie na rynku dla niektórych ludzi, że będą tracić nieruchomości, bo nie będzie ich stać na tę nieruchomość. Więc znowu dojdzie do takiej sytuacji trochę, bo ja akurat w 2008 do 2010 podobną sytuację widziałem, tylko trochę były inne aspekty. I teraz wracając do twojego pytania, w co zainwestować, uważam, że ja jestem bardzo sfokusowany na, jakby na nieruchomości, które są nieruchomościami zadłużonymi. Dlaczego? No bo one są zawsze, teraz ich będzie po prostu więcej. Więc taki inwestor jakby do mnie przyszedł, to bym po prostu powiedział mu tak, albo są dwie drogi, jeżeli nie zna się w ogóle na tym, to bym powiedział, znajdź takiego inwestora i pożycz mu pieniądze na przykład na zasadzie takiego inwestowania pasywnego, albo po prostu ty kup nieruchomość, trzeba by mu dobrze znaleźć tą nieruchomość, żeby mógł sobie ją inwestować na zasadzie tak zwanego rentierstwa, czyli będzie sobie, kupi sobie nieruchomość, najlepiej jakby sobie umiał ją podzielić, albo ja bym mu powiedział, jak to zrobić. I to powoduje mu, że on z na przykład dużego mieszkania, żeby nie być gołosłowny, na przykład jesteśmy tutaj w takim miejscu, gdzie podzieliliśmy sobie na wiele, wiele jakby lokali, 118-metrowe mieszkanie i ono się składa z realnie z czterech, powiedzmy, takich jakby mieszkań, biur, które można sobie wynajmować, prawda? I teraz tak, kupujemy jedno duże mieszkanie tanio, i realnie możemy wycisnąć z niego jakby większą stopę zwrotu. No, moim zdaniem, jak dobrze poszukamy i będziemy umieli dobrze jakby do tego podejść, to stopa zwrotu realna dla potencjalnego Kowalskiego na dzień dzisiejszy to już jest nawet jest w okolicach 4-5%. Niektórzy mają 6%, no to zależy co znajdą. My, jak, że tak powiem, kupujemy nieruchomości i inwestujemy je w ramach takiego dochodu pasywnego, bo my też to robimy, ja to robię konkretnie, mamy kilkanaście mieszkań na wynajem, to my mamy gdzieś na poziomie 10, 11, 12%. I uważam, że to jest takie minimum, które powinniśmy, biorąc pod uwagę tą inflację, osiągnąć. I to jest moim zdaniem dobra stopa zwrotu, którą powinniśmy, jakby inwestor powinien taką stopę osiągnąć, tak inwestując w nieruchomości, tylko dobrze wyszukane, cały czas możemy to zrobić. Po pierwsze, nieruchomości będą drożeć w związku z inflacją, więc one będą, to co powiedziałem wcześniej. Po drugie, mamy cały czas zwrot z zainwestowanego kapitału, więc mamy jeszcze dochód cały czas pasywny i za parę lat możemy tą nieruchomość sprzedać i będziemy mieli jakby co najmniej 1:1 pieniędzy, które mieliśmy, więc nie stracimy. Dla osób, które z drugiej strony mamy miesięczne wpływy z bycia rentierem. Ja osobiście dla takich bardziej zaawansowanych inwestorów doradziłbym takich, doradziłbym wprost inwestowanie w tak naprawdę rynki zadłużone, żeby tam może swoją jakby swoje spojrzenie na to skierowali trochę może w inną stronę niż taki zwykły zakup, kupno, sprzedaż nieruchomości. Bo w związku z tym, że nieruchomości drożeją, no kiedyś powiedzmy, wrócę do takiego może przykładu, kiedyś zarabiało się 30 tysięcy na tak zwanych negocjacjach, kupił, sprzedał, jak wyremontował, to po prostu może zarobił 40, trochę więcej. Teraz 30 tysięcy przy włożonym kapitale akurat w Gdańsku, to już się cały czas robi jakby coraz mniej pieniędzy do zarobienia z jednej nieruchomości, a czas jest taki sam, a kapitał jest coraz większy. Więc automatycznie, no jakby zarabiamy sukcesywnie mniej, a musimy więcej pieniędzy włożyć. I tak będzie cały czas. Jakby nieruchomości zadłużone są o tyle ciekawsze, że na każdej nieruchomości zadłużonej możemy zarabiać tak naprawdę, powinniśmy zarabiać, to powinny być stopy z danej nieruchomości, takiego tradycyjnego mieszkania, między 100
a 150 tysięcy złotych na danej nieruchomości. Czyli jeżeli kupujemy nieruchomość za około 250 tysięcy, bo tak mniej więcej się kupuje nieruchomości zadłużone i sprzedajemy je o wartości takiej rynkowej 400 tysięcy złotych, mamy gdzieś circa 150 tysięcy w sumie. Czas realizacji jest bardzo podobny, około 4-5 miesięcy, a od włożenia w ogóle kapitału to jest średnio miesiąc, półtorej. Tak naprawdę ten cały współczynnik pracowania nad tą nieruchomością jest prawie bezkosztowy. Więc ja bym radził, że tak powiem, jeżeli ktoś jest doświadczony, to żeby się i jest fliperem, to żeby się przeniósł na takie rynki. Trochę postępowania upadłościowego, ewentualnie stricte bardziej zaawansowane postępowanie egzekucyjne, a dla osób, które mają mniejszą świadomość, żeby jednak znalazły może taką osobę, która by im doradziła zainwestować w dobrą nieruchomość z możliwością podziału legalnego i czerpania kwoty z bycia rentierem. Odpowiedziałeś troszeczkę na pytanie, które dopiero zamierzałem ci zadać. Natomiast w związku z tym nawiążę do początku twojej wypowiedzi. Więcej ludzi będzie miało problemy ze spłacaniem kredytu w związku z tym, że stopy procentowe pójdą do góry i raty kredytu wzrosną. Także pojawi się więcej okazji inwestycyjnych dla takich inwestorów jak ty albo dla ludzi, którzy razem z tobą inwestują pieniądze. Także każdy kij ma dwa końce. Jakieś kłopoty jednego są szansą na zarobienie pieniędzy dla drugiego. Darku, jak to zrobić krok po kroku? Nie chciałbym oczywiście, żebyś tutaj zdradzał nam wszystkie sekrety twojego biznesu, natomiast o takich flipach klasycznych to sobie już rozmawialiśmy na antenie Rentgena Nieruchomości kilkukrotnie, natomiast interesuje mnie flip 2.0, czyli taki troszeczkę już podkręcony, czyli trafia się jakaś nieruchomość z problemami, jak do niej podejść, jakiego typu to mogą być problemy? I dlaczego się ich nie boisz? Jakbyś mógł odpowiedzieć na to skomplikowane, wielokrotnie złożone pytanie. Michale, dziękuję za to pytanie. To jest, tak jak już wspomniałem, mój konik odnośnie tego, co robię. Mógłbym się rozwinąć naprawdę na prawie 2,5 godziny tutaj, bo to jest coś, co robię i od czego zacząłem. Nieruchomości zadłużone są o tyle ciekawe, ponieważ dają bardzo dużą stopę zwrotu, ale tak naprawdę możemy ludziom pomóc, bo to jest rozwiązywanie problemów innych ludzi. I teraz o tyle to jest ważne, że ludzie bardzo źle postrzegają często nieruchomości zadłużone. Kojarzy im się to z żerowaniem na cudzych nieszczęściu. A teraz jak sobie popatrzymy z drugiej strony, ja już nie mówię, że to wierzyciele tracą w jakimś sensie, bo ktoś kiedyś pożyczył pieniądze, ktoś nie zapłacił komuś, ale to też są czasami problemy innych ludzi, nie do końca wierzycieli. Więc może pomijmy wierzycieli, że to oni jakby, no tutaj patrzymy jakby z perspektywy jego, ale popatrzmy teraz z perspektywy dłużnika. I właśnie często ludzie patrzą tylko z tej jednej perspektywy, że to żerujemy na korzyści dłużnika. I teraz tak, nie do końca tak jest, ponieważ jeżeli my tego nie zrobimy, tak, żeby była jasność, to dojdzie do licytacji komorniczej i na pewno zjawi się tabun ludzi, bo w dzisiejszych czasach licytacje komornicze są jakby powiązane z tym, że dużo ludzi się nimi interesuje i to jest jakby możliwość przy takim nasyceniu rynku kupić coś taniej. Dużo ludzi jakby jeździ na licytacje komornicze i nie wie, jak tak naprawdę sobie z tym poradzić. Kupuje i później nie wie, co będzie. Już się spotkałem z takim czymś, że ktoś kupił i powiedział do komornika, czy da pan mi klucze. No nie? Więc no, jakby z tym się spotykamy. Czyli wiemy, że taką nieruchomość zadłużoną, jeżeli nie kupimy jej przed, to ktoś ją kupi na pewno na licytacji komorniczej. Teraz czemu nasze rozwiązanie problemu, nasz pomysł, nasza propozycja temu dłużnikowi zakupu wcześniej tej nieruchomości, mówimy o takiej nieruchomości, która jest zadłużona poniżej wartości, bo chciałbym tutaj jeszcze też nadmienić, że my kupujemy nieruchomości, które są zadłużone powyżej wartości i też pomagamy tym ludziom, choćby nawet poprzez ogłoszenie upadłości. Ale zaraz dojdziemy do tego krok po kroku, ale chciałbym jeszcze wam tak uzmysłowić. No, jeżeli my kupimy tą nieruchomość przed licytacją, to żeby tak wam to zobrazować, zaraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Żeby nie być gołosłownym, weźmiemy sobie na przykładzie jakiejś naszej ostatniej nieruchomości. Mamy taką nieruchomość, która jest wyceniona przez komornika za około 280 tysięcy złotych. Czyli ona jest realnie wyceniona niżej.
to się posiłkuje teraz konkretnie na naszej nieruchomości. I teraz jej cena, jakby wartości oszacowania, to jest pierwsza licytacja byłaby za 3/4, druga jest za 2/3 wartości. Czyli normalnie na licytacji sprzedałoby się to za około 200 tam, teraz nie pamiętam dokładnie, 200 ponad 20 tysięcy złotych, czy poniżej 220 tysięcy złotych. My ją kupiliśmy realnie za kwotę wyższą niż na licytacji, czyli dorzuciliśmy około 10 tysięcy złotych. Łącznie chyba nas wyszło tam 230 tysięcy złotych, z tego co pamiętam. I teraz zobaczcie, dlaczego my to w ogóle kupiliśmy i dlaczego warto było temu klientowi to nam sprzedać. Akurat ta sytuacja wiązała się z takim jeszcze dodatkowym problemem, że było dwóch wspólników, a dokładnie to było małżeństwo, które było po rozwodzie, nie mieli tak zwanego podziału majątku i pani wyjechała sobie gdzieś tam do Niemiec. No nie? I realnie ten pan nie mógł sprzedać tej nieruchomości. I teraz dzięki nam, naszej pracy, znalezieniu tego drugiego wspólnika, który miał prawo pierwokupu, bo było to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, rozwiązaliśmy jego problem. Tamta osoba też chciała, ale się okazuje, sprzedać tę nieruchomość. Kupiliśmy od nich za cenę wyższą, niż by dostali na licytacji. Licytacji w cudzysłowie, która była licytacją, no powiedzmy pierwszą licytacją. Realnie pomogliśmy temu człowiekowi znaleźć inny lokum za tą cenę, na zasadzie służebności dożywotniego korzystania ewentualnie z lokalu, albo na wynajem, bo często tak jest, więc tutaj miał pan do wyboru. I teraz zobaczcie tę historię. My kupujemy to za 230 tysięcy złotych, sprzedajemy to naprawdę, no nie chciałbym tutaj mówić wprost, ale prawie pod 400 tysięcy złotych. Tylko temu, że rozwiązaliśmy czyjś problem i spłaciliśmy mu to zadłużenie. Tam zadłużenie było wobec spółdzielni. To jest jakby jeden case. Drugi case jest taki, zaraz wam powiem, jak to zrobić krok po kroku, ale jeszcze wam skupię się na tym case'ie. Drugi case jest taki, że małżeństwo, które nabyło w spadku po swoim zmarłym synu, któremu de facto wcześniej przepisał nieruchomość w dobrej woli, no, zadłużył tą nieruchomość, no i doszło do takiej sytuacji, że bank wypowiedział kredyty, oni przejęli tą nieruchomość na zasadzie spadku nie, jeszcze wcześniej było właśnie z dobrodziejstwa inwentarza, wtedy w tych tamtych latach, przyjęli go wprost i odpowiadają swoim całym majątkiem, obecnym, jak i przyszłym. I teraz dług był powyżej, z tego już nie chcę wam tutaj prowadzić was w błąd, ale powyżej chyba około 400 tysięcy złotych, albo 350, jakoś tak. Niemniej jednak przekraczał wartość ceny, jaką my byśmy chcieli za tą nieruchomość zapłacić, a z drugiej strony wyższą niż była oceniona na licytacji. Ona była wyceniona za 400 tysięcy, czyli pierwsza licytacja, tak jak pamiętacie, za 3/4, sprzedałoby się mieszkanie hipotetycznie według myślenia tych państw za 300 tysięcy złotych. I teraz tak, co my zrobiliśmy? My mamy dojście do różnego rodzaju funduszy, banków, negocjujemy z bankami spłatę, bo na przykład jeżeli bank się z nami nie porozumie, to zaproponujemy mu taką opcję, że ogłosimy upadłość tych państw, będzie jeszcze dłużej trwało, może się sprzeda za mniejszą kwotę, jeżeli jest wycenione za tyle przez komornika. Więc bank też ryzykuje tutaj, że może dostać te pieniądze od razu, albo poczekać tak naprawdę na tą kasę kolejne 2-3 lata. Prawda? Więc bank jest zainteresowany, żeby dostać te pieniądze od razu, bo ja mu się zwalnia tak zwany on ma takie, musi wyciąć pieniądze, takie rezerwy jakby płacić. Czyli jeżeli ma niespłacony kredyt, to bank nie ma innych środków, żeby mógł je dalej nimi obracać. Więc dla banku tak, żebyście mogli to zrozumieć, to łatwiej jest, że tak powiem, dostać te pieniądze tu i teraz trochę w mniejszej skali, niż poczekać tak naprawdę na to aż do samego za 2-3 lata. Teraz my wynegocjowaliśmy z bankami kwotę na poziomie gdzieś około, to było chyba, mówię, kwota około 400 tysięcy złotych. My wynegocjowaliśmy do 320 tysięcy złotych. Kupiliśmy za 360 tysięcy złotych, bo tyle wyceniliśmy. Czyli zobaczcie, więcej niż by dostali na licytacji, bo wycena była za 400 tysięcy, a my daliśmy 360, czyli by się sprzedało za 300 tysięcy hipotetycznie, bo oni tam mieszkają. No i teraz z tych 360 tysięcy złotych udało nam się jeszcze zgromadzić część pieniędzy dla tych państwa, czyli oni mieli z tych 360 tysięcy jeszcze, im odpaliliśmy tam pieniądze, a tak by im nic nie zostało.
i sprzedaliśmy to prawie za 500 tysięcy złotych, czyli 140 tysięcy na plus. Czas około 4 miesiące z głowy. I teraz tak, ci Państwo nie musieli się od razu wyprowadzać, daliśmy im 3 miesiące, znaleźliśmy im mieszkanie, mieli na start, przeprowadziliśmy ich, gdzie w takiej sytuacji by nie mieli licytacji. A teraz wyobraźcie sobie w drugą sytuację. Dlaczego warto kupować mieszkania przed i nie doprowadzać do licytacji? Jeżeli by doszło do takiej licytacji, hipotetycznie sprzedałoby się za 300 tysięcy złotych, to dług z 350 tysięcy złotych, czy tam 400 nawet, bo mówię, chyba było 400 tysięcy, przez 2 lata, bo on byłby dopiero wyliczony po 2 latach, na zasadzie tak zwanej sumy uzyskanej z egzekucji, to było mniej więcej od licytacji co najmniej 2 lata, to odsetki rosną z perspektywą około 10%, teraz one rosły z większą. Zobaczcie, 10% rocznie to jest 40 tysięcy złotych, to nagle nam się robi z długu 400 tysięcy, 480, a sprzedałoby się załóżmy za 300, albo nam, nie wiem, 340 powiedzmy, nieważne. No zobaczcie, oni by zostali nie dość, że z długiem, to bez mieszkania i dalej by mieli bezpłatne. No musieliby ogłosić pewnie upadłość, musieliby za to zapłacić kolejne 20-30 tysięcy złotych. Więc realnie tak naprawdę to jest mega, mega duża pomoc dla dłużników, tylko trzeba umieć ich do tego przekonać. Oni często nie wiedzą tak naprawdę, że tak jest. I teraz wracając do pytania, bo trochę się rozwinąłem. Już zapomniałem, jakie ono było. Jeszcze mówię, to pytanie było, bo to było takie pytanie wielokrotnie złożone. Pytanie było, jaka jest droga krok po kroku. No, słuchajcie, no tak jakby w skrócie, no musimy znaleźć taką nieruchomość. Taką nieruchomość bardzo łatwo znaleźć. No, jest mnóstwo możliwości dotarcia do takich nieruchomości. Od pośredników, którzy w ogóle omijają takie nieruchomości, uwierzcie mi. Już nie mówię o udziałach, bo dzisiaj się nie będziemy rozwijać, bo zakup jakby nie tylko zadłużonych nieruchomości wchodzi w grę, ale zakup problematycznych nieruchomości, czyli tam, gdzie jest problem, to my tak naprawdę na tym zarobimy jakby najwięcej. I teraz tych problemów będzie coraz więcej. Tak jak tutaj z Michałem rozmawialiśmy, już Michał wspomniał, odnośnie tego, że stopy procentowe pójdą do góry, to uwierzcie mi, że bardzo podobnie, może podobnie, no, jakby schemat działania był identyczny. No, ceny rosną do góry, rata kredytów rośnie do góry, nieproporcjonalnie do tego, jak rośnie rata, nie rata, tylko wartość naszego portfela, jakby z wypłaty i tak dalej. Więc automatycznie klienci, którzy byli przygotowani na coś, oni po chwili nie będą spłacać, albo będą zmuszeni do tego, żeby spłacić tą nieruchomość, sprzedać tą nieruchomość po to, żeby tak naprawdę kupić sobie mniejszą nieruchomość. Ale no, tak idąc dalej, to oni mogą już nie mieć kredytu. Wróćmy do tego pytania, co Michał mówił, czyli jaka jest kolejność? Szukamy takich nieruchomości. Pośrednicy, komornicy, to nie jest tak, że sobie pójdziemy do komornika, wchodzimy na stronę licytacje komornicze, tam mamy obwieszczenia o opisie i oszacowaniu, to jest etap przed licytacją, czyli tam już jest, dochodzi do wyceny przez biegłego, czyli już prowadzi się postępowanie egzekucyjne. I drugim elementem, który jest jawny i można sobie go normalnie znaleźć, to jest obwieszczenie o licytacji. Od razu powiem, że już dużo ludzi tam jeździ, ale to nie znaczy, że jak wy tam będziecie jeździć, to tam nie znajdziecie. Więc cały czas to jest jakby alternatywne, naprawdę bardzo dobre źródło, żeby znaleźć dłużnika. Mnóstwo w NSIG, czyli monitor sądowy i gospodarczy, mnóstwo informacji o postępowaniach upadłościowych. Tam możemy kupić w przetargu nieruchomość. Tam już raczej do dłużnika nie pójdziemy, bo on już ogłosił swoją upadłość. Wracając do jeszcze nieruchomości zadłużonych. No wszędzie w internecie, naprawdę jak znajdziecie sobie po cenie, to zacznie się tam wam zapalać lampka, dlaczego ta nieruchomość jest na przykład tak tanio wystawiona. No bo z reguły są jakieś zadłużone nieruchomości albo współdziałane. Tak w skrócie, no jeszcze jest mnóstwo innych możliwości, ale powiedzmy, pierwszy etap szukamy nieruchomości. Drugi, jedziemy do tego dłużnika. Czyli musimy do niego realnie podjechać i z nim ponegocjować, porozmawiać tak naprawdę, wytłumaczyć mu tą całą sytuację. Dlaczego jest tak, a nie inaczej, to co już wam wstępnie powiedziałem, jeżeli się ta nieruchomość sprzeda na licytacji, to dostaną tak naprawdę kwotę dużo mniejszą, albo dostaną ją, nawet niech dostaną ją wyższą, nawet zobaczcie, nawet jakby się sprzedało za 360 tysięcy, ba, nawet jakby się sprzedało za 400, to i tak zostaną z 80-tysięcznym długiem, a u nas, zobaczcie, my zarobiliśmy, bo kupiliśmy za 360 tysięcy i jeszcze im zostawiliśmy ponad 20 chyba z tego co pamiętam tysięcy. Po to, żeby mieli na start, na wynajem, na jakieś tam inne rzeczy. A może jesteście w stanie im pomóc zawnioskować na przykład do urzędu pod kątem jakiegoś lokalu socjalnego, no nie? Czyli wasza pomoc prawna, którą będziecie mieli zrobić, spowoduje wam to, że nie dość, że zarobicie na tym, to jeszcze tym ludziom pomożecie. I oni naprawdę będą was wychwalać i żeby było śmiesznie, to będą was polecać innym osobom. Z reguły to będą osoby gdzieś na jakimś tam
podobne pokroju, czy gdzieś tam będą też z takimi problemami gdzieś związanymi w sobie. My często jesteśmy polecani przez inne osoby. Czyli mamy, jesteśmy tym dłużnikiem, negocjujemy. Później następnym etapem jest albo negocjujemy już z wierzycielami, albo jeżeli ta nieruchomość jest zadłużona poniżej wartości, też negocjujemy z wierzycielami lub bezpośrednio wpłacamy zadłużenie, jeżeli jest zadłużenie poniżej wartości nieruchomości. I realnie pobieramy zaświadczenia od różnych wierzycieli, od różnych komorników. Robimy to w jedną kubkę, matematyka i jakby dochodzimy do takiego konsensusu, że albo negocjujemy z wierzycielami, żeby obniżyć tą wartość, albo po prostu spłacamy, bo nam się to wszystkim opłaca, żeby to dalej nie rosło. Spłacamy wierzytelność, wykreślamy te wszystkie elementy, które są w księdze wieczystej i mamy tak naprawdę niezadłużoną nieruchomość, którą możemy sprzedać na rynku za dużo, dużo wyższą cenę. Tak, tak to w dużym skrócie to jest. Darku, rzeczy, które opowiadasz, są arcyciekawe. Niestety czas nas goni. Ja z twojej wypowiedzi uzyskałem takie przekonanie, że jak będę miał nieruchomość z kłopotami, to pierwsze co zrobię, to do ciebie zadzwonię, żeby się poradzić, co z tym zrobić. Pewnie spotkamy się jeszcze po raz drugi, żeby ten temat nieruchomości takich problematycznych rozwinąć jeszcze bardziej, bo tak jak tutaj wspólnie ustaliliśmy, skala tego typu problemu może rosnąć wraz ze wzrostem stóp procentowych. Także będzie o czym rozmawiać i jest to taki troszeczkę już wyższy poziom inwestowania w nieruchomości, gdzie różni się to troszeczkę od takich kup i sprzedaj drożej. Darku, bardzo ci dziękuję. Okej. Jeszcze tylko chciałem dopowiedzieć. Wiesz, to jest ciekawy i ciężki temat, ale nie jest niemożliwy, powiem sobie, tak? Bo jeżeli ja to robię, to każdy z nas to może zrobić. Tylko kwestia trochę dowiedzenia się na ten temat. Można naprawdę dobrze zarabiać. Dokładnie tak, jak mówisz. Darku, bardzo ci dziękuję. Państwu również dziękuję. Był to 16. Dziękuję, odcinek Michał. Rentgena Nieruchomości. Zapraszam Państwa za tydzień. Dziękuję, Michał. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Wszystkiego dobrego w nowym roku i sukcesów w inwestowaniu w nieruchomości.